Ile, ilu z was widzi Pain Nazdy po raz pierwszy? Jeśli nie wiecie, ten zespół powstał jako skrajny zespół. Wiele lat temu nikt z nas nie zaprzecza, że życie układa się bardzo różnie. Ale prawda jest taka, że wybory, których dokonaliśmy jako dzieciaki, przez muzykę, którą znaleźliśmy na ulicy, nie w internecie, na ulicy, wśród kolegów, wśród głównie starszych kolegów, dostawaliśmy kasety, dostawaliśmy fanziny. I to jest to wszystko, co nas budowało w jakimś etapie. I nikt z nas nie żałuje tych wyborów, które dokonał jako młody dzieciak. Z nas jest teraz młody, starszy troszkę. Jest mało osób, które utrzymują standardy przez długi czas w tym tak zwanym dorosłym życiu. Ale prawda jest taka, że tak naprawdę nie poświęca zbyt wiele. To, że nie pijesz, że nie palisz, nie to ma znaczenie tak naprawdę. Natomiast w takim małym wymiarze twoje jakieś alkoholowe problemy, czy narkotyki, czy nożywki potrafią bardzo, bardzo utrudnić twoje życie. Więc po raz kolejny, jeśli postanowisz w dołku sięgnąć po wydaleczkę, czy cokolwiek, pomyśl, że tak naprawdę to nie jest ucieczka do łatwych rozwiązań, tylko to jest tak naprawdę ładowanie się większe bagno. Kawałek jest dla wszystkich tych, którzy cały czas są w strajdecz i dla wszystkich tych, którzy są nowi w strajdecz. Freedom!
Whoa.